Ja się przedstawię, Eryk Kucharski i obok mnie kapitan naszej drużyny. Dorian Kowalczyk, cześć. Dokończyliśmy ten sezon, 14 meczów za nami i pierwsze pytanie do Doriana. Jak wrażenia po tym ostatnim meczu? Znowu 500 przegrane, ale chyba najważniejsza dzisiaj była jednak zabawa. Jasne, jasne, że tak. Tak. Tak jak słyszymy, nastroje dopisują, więc to jest najważniejsze. No o to chodziło w tym meczu, żeby była zabawa, już byliśmy pewni trzeciego miejsca. No i potoczyło się wszystko po naszej myśli. Tak, dokładnie. A z całej perspektywy, jakbyś sezon ocenił, czy był na w skali na przykład od 1 do 6, czy był na 6, czy był na 5, czy może 4+, innej opcji nie zakładam. Nie no, no minimum 5, tak? No 6 nie możemy dać, tutaj celowaliśmy w zwycięstwo ligi na pewno, no bo po to się gra, żeby wygrywać. Trochę szkoda niektórych meczów, nie wiadomo już ile szkoda przegranych tiebreaków lub przegranych setów, które doprowadziły do tiebreaka. Ale jak najbardziej 5, może z plusem nawet. Jasne. Ja tutaj tylko pragnę podziękować wszystkim, co byli z nami i oczywiście przede wszystkim naszym zawodnikom, a że ty jesteś, że tak powiem, królem zawodników, bo jesteś kapitanem, także dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki. Za cały sezon. Witam cię, Stasiu, w rozmowach pomeczowych. Oczywiście gratulacje za cały sezon. Tak, to był nasz ostatni mecz. I pierwsze pytanie od razu. Jak oceniasz całokształt tego sezonu? Już tutaj dałem takie pytanie Dorianowi. Czy to jest na przykład na 4 z plusem, 5 czy 6, bo innych ocen nie zakładam, że będą. Myślę, że ogólnie możemy ocenić nas na 4 z plusem. Generalnie sezon na plus. Ale oczywiście zdarzały nam się wpadki, były wzloty, były też upadki. Nie graliśmy równo przez cały sezon, dlatego kończymy na trzecim miejscu. Ale generalnie ja jestem zadowolony, szczególnie z tego powodu, że to był taki sezon, no sezon niewiadoma, można powiedzieć, bo szalone czasy, nie wiedzieliśmy w ogóle, jak to będzie z czasem wyglądało, czy będą wypadać co chwilę jakieś zespoły, zawodnicy. Na szczęście nas dopadło na samym początku sezonu. Z każdym kolejnym miesiącem myślę, że była płynna ta gra na przestrzeni sezonu, więc udało nam się dokończyć i z tego się cieszę. Wynik 4+, brązowe medale cieszą. Były ambicje wyższe, ale ogólnie myślę, że możemy być zadowoleni. Że 4 z plusem starszy. Tak, ja też tak uważam, szczególnie przez to, że był ten ciężki sezon z powodu na pandemię i to wszystko. I ostatnie pytanie, Stasiu, jak oceniasz swoją grę w tym meczu ostatnim z Kudową? No tak, zmienialiśmy się z Darkiem, zawsze może być lepiej, ale 4 z plusem. Nie wstrzymajmy się tej oceny dzisiaj. Rozumiem, tak, takie były założenia. Dzisiaj miał każdy po prostu pograć, bo już pewne mieliśmy trzecie miejsce i z niego ani nie spadliśmy, ani nie wywindowaliśmy wyżej. Ja ci dziękuję za cały sezon, grałeś świetnie, na 4 z plusem. I dziękujemy bardzo. Nasz zespół trzecioligowy rodził się tak troszeczkę w bólach, bo na początku, dużo przed sezonem, ogłosiliśmy, że nie startujemy w trzeciej lidze i nie gramy. Ale bardzo fajni chłopcy, bardzo fajni zawodnicy przyszli, porozmawialiśmy, znaleźli sponsora, kurcze pieczone. Naprawdę dziękuję bardzo serdecznie. Uzgodniliśmy warunki gry w trzeciej lidze. No, chłopcy grali, no to jest amatorska liga, graliśmy za darmo. Pokazali ząb, pokazali charakter, walczyli w każdym meczu. Cel był postawiony, medal, no tutaj chłopaki mieli ciśnienie na złoty medal. Kilka setów nam tak uciekło, prowadziliśmy wysoko i przegrywaliśmy, nie wiem, takie przestoje były, ale muszę podkreślić bardzo dobrą atmosferę w zespole, począwszy od trenera, zawodników pierwszej szóstki, jak również kwadratowych, którzy wnosili do gry dużo. No dzisiaj widać było, że zagrali, udźwignęli tą grę. No przegraliśmy dzisiaj 3-2, ale graliśmy dzisiaj oni, co pietruszkę. Bardzo fajny zespół, bardzo fajny trener. Z takim zespołem to po prostu można jeść i walczyć o wszystko. Mieliśmy kontuzję, końcówka sezonu taka właśnie nie do końca dograna, niektórzy nie mogli grać. W tej chwili mamy przerwę, zgłaszamy się do baraży o drugą ligę.
powalczymy w barażach, zobaczymy co wyjdzie, nie będzie łatwo, będziemy debiutować w barażach, gdzie, to jeszcze nie wiem, pojedziemy gdzieś daleko w Polskę, dowiemy się w najbliższym czasie, plany na przyszły sezon. Druga liga, nie wiem, czy w ogóle nam się uda przejść przez te baraże, a jest to trudno, startujemy z trzeciego miejsca. Nie mamy budżetu na drugą ligę. Jeżeli ktoś by chciał nas wesprzeć, to zachęcam, naprawdę jest to fajny zespół, widać nas. Wszystkie nasze mecze pokazuje telewizja z Górz Strzebnickich, nasz siódmy zawodnik, można było nas oglądać, naprawdę super emocje, bardzo dużo, bardzo pozytywnych komentarzy na Facebooku podczas meczy, bardzo dużo sygnałów do nas dochodziło, że transmisje meczy, oglądalność, to jest zespół mamy, który gra w trzeciej lidze, a poziomem transmisji nie tylko, no to jest druga liga albo nawet wyżej. Także naprawdę dziękuję bardzo wszystkim, którzy nam pomogli, którzy byli z nami do końca, jeszcze dalej. Tu chłopcy postanowili, że gramy dalej, czy awansujemy do drugiej ligi, czy zostaniemy w tej trzeciej lidze, no to będziemy. Także zapraszam i naprawdę warto stawiać naborniki, warto stawiać na nasz zespół, będzie tylko lepiej. Słuchajcie, dziękuję bardzo, dziękuję Telewizji Górz Strzebnickich, dziękuję naszym wszystkim sponsorom, którzy nam pomagali. Zapraszam do kibicowania, zapraszam do kontaktów z nami na nasz Facebook, SMS Olimpia Oborniki Śląskie, bądźcie z nami, gramy dla Was, gramy dla Obornik. Dziękuję.